Cześć, witam Was serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić historię jednego zdjęcia. Jak widzicie, jest to zdjęcie z kategorii zdjęcia modowego. Jest to zdjęcie, które wykonałem w zeszłym roku w ramach sesji zdjęciowej dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest to zdjęcie jedno z wielu, które powstało w tym czasie. Jak widzimy, zdjęcie jest dosyć mocno zaaranżowane. Modelka, wbrew pozorom, nie jest tu wcale wklejona w tło. Jest to całkowicie sytuacja stworzona w przestrzeni i pokażę Wam, w jaki sposób coś takiego możemy sobie zrobić, jak to zostało oświetlone i też opowiem Wam o tym, jak takie zdjęcie powstaje, bo jednak samodzielnie takie zdjęcie trudno jest stworzyć i opowiem też o tym, jak cały zespół może wspólnie stworzyć właśnie tak ciekawy obraz. Widzimy tutaj przede wszystkim przestrzeń. Z tyłu, za tłem, przestrzeń bardzo taka bogata. Jest to wnętrze pałacu w Otwocku. Jak widzimy, jakiś taki kryształowy żyrandol, z tyłu jakieś popiersia, rzeźby, ciężkie kotary na oknach. To wszystko tworzy taki dosyć ciężki klimat wizualnie. I modelka tutaj mogłaby troszeczkę zginąć, gdybyśmy ją postawili bezpośrednio w tej przestrzeni. I zastosowałem tutaj taki zabieg, gdzie zostało rozstawione tło w przestrzeni tego pałacu, po to, żeby troszeczkę jakby z widzem zagrać, że niby jest to tak źle wykadrowane zdjęcie, bo fotografujemy modelkę na tle i o co chodzi, dlaczego widzimy całe statywy, gdzie to tło się kończy i coś dookoła. No a tutaj właśnie zdjęcie troszeczkę odbiegające od takich standardów oczywistych i zachęcam Was też do tego, żeby nie robić wszystkiego tak, jak być powinno, jak jest grzecznie, tylko trochę wychodzić z kadrem właśnie nawet poza tło. Szczególnie jeżeli mamy na to jakiś pomysł. Samo przygotowanie zdjęcia. Przede wszystkim jest tutaj modelka, która jest ubrana w strój z epoki PRL-u. Akurat był taki temat sesji zdjęciowej. Dodatkowo wszystkie detale, które są mamy dobrane, tutaj widzimy taką jakby łyżeczkę czy jakąś lupkę, trudno powiedzieć dokładnie co to jest, w każdym razie jest to element biżuterii, srebrna biżuteria z bursztynem. Jak sobie to przybliżymy, to możemy zobaczyć właśnie coś takiego, taki element. Dodatkowo modelka ma tutaj też odpowiednio kolorystycznie dobrane buty, czyli jakby całość tworzy wspólny obraz. Samodzielnie fotograf rzadko kiedy wykonuje tego typu stylizację, dlatego tutaj przy tej sesji zdjęciowej pracował cały zespół ludzi. Przede wszystkim stylistka tutaj miała dużą rolę, jeżeli chodzi o dobór właśnie tych drobnych rekwizytów, niby tylko lupka, buty, a jednakże musiało być to perfekcyjnie dopasowane, żeby był efekt końcowy zadowalający. Stylistka w takiej sytuacji też zajmuje się organizacją tego typu rzeczy. Dodatkowo wizażystka, która pozwoliła zrobić nam piękny makijaż, bardzo delikatny, delikatny, żeby pasował właśnie do charakteru modelki, do tej delikatnej sukienki, do stworzenia właśnie tego naszego obrazu. Dodatkowo fryzjer również tutaj miał swoją pracę, który ułożył włosy. Każdy włosek tutaj jest perfekcyjnie ułożony. Oczywiście można to w Photoshopie później poprawiać. Jednak zdecydowanie naturalnie i lepiej nam to wyjdzie, jeżeli mamy to dopracowane już przy samym robieniu zdjęcia, w czasie fotografowania. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze pomoc innych fotografów. Koledzy, z którymi robiliśmy tę sesję zdjęciową, pomagali mi oświetlić przestrzeń. Ja patrzyłem przez aparat, widziałem, co się dzieje w kadrze. Prosiłem o przestawienie światła, żeby tutaj ten cień, wszystkie elementy, które chciałem mieć dobrze oświetlone, żeby to było jak najlepiej trafione. I tutaj jakby ta cała praca zespołu była bardzo ważna. Na szczęście zespół był bardzo fajny, zgrany, dlatego polecam Wam, że jeżeli pracujecie, to sprawdzone osoby, często jest wesoło, ciekawie, także polecam taką pracę zespołową, nie tylko samodzielnie. Samo zdjęcie, sam kadr. Widzimy, że tutaj jest bardzo centralnie wykadrowany. Modelka jest osadzona w środku kadru. Wiadomo, że słyszeliście pewnie już o złotym podziale, mocne punkty. Tutaj jakby troszeczkę odbiegamy od tego. Modelka jest osadzona bardzo centralnie w kadrze. Jednak jeżeli decydujemy się na taki kadr centralny, to oczywiście on też może być mocny, przykuwający uwagę, pod warunkiem, że
zastosujemy taką pewną symetrię. Widzimy, że tutaj z obu stron zdjęcia w zasadzie jest to samo. Złamaniem tej symetrii jest tylko ta ręka biegnąca do oka, a tutaj nawet te popiersia, te rzeźby, które widzimy z tyłu za tłem, z jednej i z drugiej strony, są praktycznie tak samo przycięte, przykadrowane. Tło u góry widzimy też, że jest idealnie jakby na środku ustawione. Także ta symetria pozwoliła nam zachować taką czystość kadru. Tutaj jeszcze powiem Wam jeszcze o oświetleniu. Oświetlenie tej sceny. Niektórzy mówią, że wygląda to jakby było zdjęcie jakieś w Photoshopie sklejone i robione. Tak naprawdę to jest praktycznie surowy obraz bez specjalnej obróbki i mogę Wam pokazać, jak coś takiego możemy sobie zrobić. Przede wszystkim musimy oświetlić naszą modelkę. Naszą modelkę oświetliliśmy w tym przypadku tak zwanym beauty dishem. Jest to końcówka na lampę błyskową, którą sobie nakładamy. Widzimy, jest to taki duży, taki garnek płaski. Z przodu ma zaślepkę, która nam nie świeci bezpośrednio z palnika lampy błyskowej na modelkę, tylko to światło odbija nam się równomiernie po całej powierzchni tego tak zwanego beauty disha. Dzięki temu uzyskujemy właśnie takie bardzo ładne oświetlenie postaci, z twarzy przede wszystkim. Tutaj widzimy taki delikatny cień tworzący się pod brodą. Z drugiej strony była lekko ustawiona blenda, którą sobie odbijaliśmy światło, żeby rozbić cienie, ale to naprawdę było minimalnie zastosowane, ponieważ były użyte jeszcze dwie lampy, których tutaj nie widzimy. Dwie lampy, które stały gdzieś tutaj nam po bokach, z tyłu kadru, z jednej, z drugiej strony, gdzieś tutaj już nie widzimy tego w kadrze, i były użyte tak zwane garnki. Czyli tutaj końcóweczki, które zakładamy sobie na lampę błyskową, które pozwalają nam ukierunkować światło. Ukierunkowując takie światło, w tym przypadku celowaliśmy sobie w sufit. Sufit był na szczęście biały, dzięki temu to światło rozproszone pozwoliło nam uzyskać taki efekt trochę rozświetlenia przestrzeni z tyłu. Wiadomo, że żyrandol też świecił, jednakże ten kolor światła byłby zbyt żółty w stosunku do reszty sceny, bo lampa błyskowa, jak pewnie wiecie, ma dosyć białe światło. Zbliżone do światła dziennego jest to temperatura barwowa w granicach 5500 stopni Kelwina, a światło takiej żarówki to będzie 3500 stopni Kelwina. Także to światło by mogło nam tutaj zaburzyć troszeczkę kolorystykę zdjęcia. I tak widać, że jest trochę żółto z tyłu w porównaniu z pierwszym planem. Jednak lampy błyskowe, które odbiły się od sufitu, pozwoliły nam na wyrównanie tej kolorystyki światła i dodatkowo rozświetliły nam przestrzeń z tyłu. Tak więc te elementy jakby zostały użyte tutaj do zdjęcia. Jeżeli chodzi o obiektyw ogniskowa, no dla standardu, dla pełnej klatki jest to obiektyw tak zwany standardowy, został tu użyty w granicach 50 mm dla pełnej klatki. Dla aparatów z formatem matrycy APS-C będzie to w granicach 35 mm. Jest to dosyć szeroki plan, nie jest to portret, dlatego pozwoliłem sobie na użycie troszeczkę krótszego obiektywu niż obiektywu portretowego w granicach właśnie 85-100 mm dla pełnej klatki. Tutaj jeszcze chciałem Wam powiedzieć kilka słów o historii tego zdjęcia. Zdjęcie, jak zostało wykonane, już wydaje mi się, że wystarczająco powiedziałem. Przypomnieć chciałem tylko o tym, żebyście dbali przy takich zdjęciach bardzo o szczegóły, o to, żeby właśnie to tło było czyste, niepomięte, ten centralny kadr, centralna kompozycja. Ta lupka przy oku też, tutaj widzimy, że ona idealnie nam oko zasłania, nie ucieka gdzieś w bok. I oczywiście odpowiednia gra modelki mimiką twarzy, taka troszeczkę tutaj zdziwiona, przestraszona, żeby to nam tworzyło jakiś taki obraz, który sobie wymyśliliśmy. A zdjęcie zostało później wykorzystane do promocji wystawy. Wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie Modna i Już. Zdjęcie było łatwo wyciąć też grafikowi z tego tła. Bo tutaj widzimy, że bardzo łatwo można sobie obrysować sylwetkę modelki, w związku z tym ułatwiło to też pracę i było też jakimś takim charakterystycznym elementem wystawy akurat ta sukienka. W związku z tym trafiło zdjęcie między innymi na okładkę katalogu. Widzimy, że jest to zdjęcie wykorzystane do katalogu, bardzo ładnie wycięte. Szata graficzna już tutaj przygotowana przez grafika, cały layout wymyślony i stworzony przez grafika. Zdjęcie też trafiło na gmach, sam gmach Muzeum Narodowego. Akurat tutaj tak specyficznie modelka została położona wręcz. Jakoś to grafikowi pasowało w ten sposób. Rzeczywiście przestrzeń na billboard na gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie jest taki dosyć poziomy. Pozioma jest ta przestrzeń. Dlatego też widocznie grafik zdecydował się na tego typu ułożenie, zamieszczenie zdjęcia. Tak więc widać, że praca zespołu się opłaciła. Cała
historia tego zdjęcia się ciągnęła dosyć długo, bo zdjęcie też powędrowało później jeszcze razem z wystawą do Wrocławia, gdzie we Wrocławiu również reklamowało, promowało wystawę. No i jest na katalogu promującym wystawę, na okładce katalogu. Oczywiście podczas tej sesji zdjęciowej powstało jeszcze około 50 innych zdjęć. Były to 4 dni zdjęciowe. Sama praca nad jednym zdjęciem to naprawdę jest, samo fotografowanie to jest tak naprawdę końcówka. Najpierw trzeba zebrać rekwizyty, wymyślić scenę, oświetlenie. Stylistka musi też dobrać odpowiednie elementy, ubrać naszą modelkę. Wizażystka musi wymyślić makijaż razem z fryzjerem. Czyli tutaj ta praca zespołowa, to podkreślam, że praca zespołowa przy dużych sesjach zdjęciowych jest bardzo ważna. Ale oczywiście takie zdjęcie możemy też próbować robić samodzielnie, jednak wtedy liczymy się z tym, że będzie więcej pracy. I tutaj pamiętajcie, czysta kompozycja, bardzo konsekwentna, dodatkowo oświetlenie. Pamiętajmy o świetle, żeby twarz tutaj ładnie rozświetlić. Tło wyrównać, a później już nie wiadomo tak naprawdę, co z tym zdjęciem dalej się wydarzy, bo robiąc to zdjęcie wcale nie było planu, że ono akurat trafi na okładkę, na billboard i będzie takim zdjęciem promującym. Na szczęście tak się udało i zdjęcie ma taką już swoją bogatą, dłuższą historię. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę dobrego światła. Cześć.